dzięki za gratulacje. No, takie spotkanie było, no, grał lider z wiceliderem, także no, nie mogło być inaczej. Tutaj zespół z Częstochowy przegrał tylko jedno spotkanie przed tym dzisiejszym w swojej hali. Czują się tu bardzo pewnie, pomimo braku nominalnie przyjmujących w podstawowym składzie. Bardzo dobrze nas tutaj przywitali zagrywką, że tak powiem, w pierwszym secie, odrzucili nas od sieci. Sami bardzo dobrze pierwszą akcję, przyjęcie Norwida, to myślę, że nie wiem, czy nie jest najlepszy w lidze w takim ustawieniu. Bardzo dobrze chłopaki sobie radzą i ciężko się gra przeciwko tak dobrze przyjmującemu zespołowi. Tak pierwsze tempo, pipe tam na początku w tym pierwszym secie, no mieliśmy ciężko, nie mogliśmy się wstrzelić zagrywką sami. Także no, spotkanie na pewno dużo emocji dostarczyło. My się na to szykowaliśmy, że tak będzie. Tutaj nie można inaczej do tego podchodzić. Bardzo ważne punkty dla nas na kilka spotkań przed końcem rundy zasadniczej. Myślę, że powoli już zaczynamy tam zaglądać, ale to cały czas jeszcze nic nie jest pewne, a poza tym no, tutaj żadne miejsca nie zdaje. Skupiamy się na najbliższych spotkaniach. Nie chcemy jeszcze myśleć o play-offach, chociaż musimy, bo to już bardzo blisko i myślę, że wszystkie zespoły, które się spotkają w play-offach, mogą serwować takie widowisko jak dzisiaj. My jesteśmy rozpieszczani, bo ci kibice już są wszędzie w Nysie. My już gdzie nie jedziemy, to spotykamy się z wycieczką, która tutaj podąża za nami. No, chłopaki czują się fantastycznie na takich meczach. Taka grupa duża, coraz większa. Widzimy to, że ta grupa jest coraz większa, że tworzymy kibice, którzy też gromadzą się w naszej hali. Bawią się dobrze na tych wyjazdach i nam to pomaga. Fajnie, że to zainteresowanie jest. Wszyscy to doceniamy, no bo to jest najważniejsze. Jeżeli tego zainteresowania by nie było, my byśmy grali sami dla siebie. Może gdzieś tą głowę by chłopaki wcześniej spuścili. Tutaj oni nie mogą sobie na to pozwolić, bo jest już coraz więcej oczu, które tam patrzą i pilnują, żeby nikt właśnie, słyszymy, nie przestał walczyć o każdą piłkę i przy każdym wyniku.